Jezu, po prostu niesamowicie. Nie spodziewałem się. Kurczę, jestem tak podjarany, że nie wiem, co powiem, ale naprawdę jestem w szoku. Cieszę się tak ogromnie. Super, jaram się naprawdę. Jak oceniasz swój występ? Wszystko poszło tak, jak powinno pójść? Po prostu ćwiczyłem to dzisiaj cały dzień, bez żadnych reakcji, bo przed kolegą. I mówię, kurczę, to nie wyjdzie, im się nie spodoba. Ale jak zobaczyłem, jak ludzie wstali, po prostu owacje na stojąco, jestem w takim szoku, tak mi się podobało. Mój występ oceniam na lepiej niż myślałem, także bardzo się cieszę. No i mam nadzieję, że to nie ostatni taki występ. Bardzo, naprawdę myślę, że teraz ruszę do przodu. Moja kariera pójdzie do przodu, jeżeli nadal będę się cały czas uczył. I no, nie wiem, co więcej powiedzieć, po prostu się cieszę. 16 lat, bo tyle masz na karku. Tak, tyle mam na karku, ale już za 2 miesiące 17. Trochę nad tym ubolewam, tak szybko się starzeję. Jakie masz plany teraz na przyszłość? Co na przyszłość? Z swoim czarowaniem, no bo to jest w zasadzie... Na pewno chcę jeszcze bardziej zacząć się uczyć wszystkiego. To przede wszystkim. Nie wiem, jeszcze mam tyle, taki mętlik teraz w głowie, że po prostu nie wiem, ale na pewno chcę, nie wiem, może zabłysnąć w Radomiu, na początku w Radomiu, może kiedyś rozszerzyć swoją karierę na całą Polskę, no nie wiem, zobaczymy, po prostu się cieszę. A co dalej z twoją nauką? Czy zamierzasz poświęcić na razie swoją przyszłość tylko nauce, czy jednak może spróbujesz odepchnąć tę naukę i spróbować na przykład czarować dalej? Znaczy tak, chodzi mi nauczyć się sztuczek, także nauka swoją drogą. Ale oczywiście będę poświęcał się wszystkiemu teraz, czyli na pierwszym miejscu nauka sztuczek, zaraz potem szkoła, bo chcę bardzo dobrze też skończyć szkołę, potem pomyślę pewnie o studiach związanych z tym, a jeżeli nie, to zobaczymy, co będzie dalej. No. Maciej Dobrowolski, przewodniczący jury. Macieju, czy trudno było? Bardzo. A co było najtrudniejsze? Najtrudniejszy był werdykt, dlatego że oni wszyscy naprawdę byli dobrzy. Owszem, byli lepsi i gorsi, ale i tak wszyscy mieli bardzo wysoki poziom i trudno było wybrać tą trójkę tak naprawdę. Ja największy dylemat miałem wobec Guzowianek, dlatego że fantastycznie mi się spodobał ten zespół i dlatego pozwoliliśmy sobie ufundować nagrodę specjalną dla nich. Dzieci miały łzy w oczach, były szczęśliwe. Bo one były cudowne, no po prostu. Jeżeli tylko wszyscy pójdą w dobrym kierunku, jeżeli tylko ktoś im będzie dobrze w życiu radził tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne w tych trudnych czasach, to na pewno takie stany na scenie to będzie początek kariery, będą mieli setki takich stań. Mnóstwo petard. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że nie ma petardy, a były same petardy. Macieju. Oni byli dobrze na castingach, dlatego przeszli do finału tak naprawdę, ale tutaj to, co pokazali, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, bo widać było, że podeszli do tego niezwykle poważnie. To nie było tak na odwal się, a przyjdę, zatańczę albo zaśpiewam, albo coś tam pokażę. Oni naprawdę przejęli się tym, tak jak niektórzy jurorzy, którzy byli ze mną na castingach, twierdzili, że poziom tych ludzi był ogromnie wzrósł przez tych kilka tygodni do koncertu dzisiejszego finałowego. Wydawało się, że po trzech edycjach konkursu Co za talent, co może jeszcze pokazać radomska młodzież? Za czwartym razem okazuje się, że może. W dobie internetu, kiedy tak naprawdę dużo łatwiej jest stać się osobą sławną, w dobie wielu programów, które szukają talentów i które znajdują tych talentów także w Radomiu, te talenty także w Radomiu, fantastycznie pokazali to, że im zależy na tym, że chcą się uczyć, że przychodzili o rady, nawet po zwycięskich castingach, a także przed całym koncertem oni naprawdę się przejęli. Ważne jest to, że to nie byli tylko bardzo młodzi ludzie, tacy jeszcze nie zmanierowani, ale tacy, którzy już mogą być zmanierowani, którzy już mają trochę sukcesów ze sobą. To było fajne, to tak buduje bardzo, że jednak te czasy nie są takie beznadziejne, że tym młodym ludziom coś się chce w życiu. Oprócz tych, którzy zajęli pierwsze, drugie, trzecie miejsce i wyróżnionych, kogo chciałbyś spotkać za 5 lat? Oprócz tych, którzy zwyciężyli, każdego z nich, dlatego że tak jak ja mówiłem kiedyś jeszcze na antenie Radia Rekord dzisiaj, czyli w poniedziałek, że jakby ocena tych ludzi to jest także odpowiedzialność za to, co się im powie, że to jest chęć nawet tym, którzy mają mniejszy talent, powiedzieć: słuchaj stary, słuchaj stara, weź się ucz, weź się do roboty, bo może dzięki temu osiągniesz swoje marzenia, to jest strasznie ważne. Podobno talent to 5%, a pozostałe 95% to? Ciężka praca. Ciężka praca. Kochani, opowiadajcie nam o tym, co robicie, jakie odnosicie sukcesy. I co wam w życiu pomaga? Czekamy na was. Do zobaczenia. 2-3 lata temu. Tak, zacząłem wtedy się uczyć ogólnie od dziecka, po prostu uwielbiałem. Mama, Czarek, nie czaruj, coś to zawsze od dziecka mówiła. Ale po prostu zawsze mnie to tak bardzo cieszyło, że postanowiłem, kurczę, też bym chciał tak, ale nie, to pewnie trzeba wstąpić do jakiejś sekty, nie wiem. Takie miałem wrażenie autentycznie. I mówię, nie, no nie nauczę się, jestem normalnym człowiekiem. Po czym
kolega, który jeszcze nie był moim kolegą, pokazał mi jakiś iluzjonista sztuczkę. Był też z Radomia, bardzo pozdrawiam, to jest Filip Skuza, naprawdę świetny człowiek, który właśnie pokazał mi pierwszą sztuczkę. Od tamtego dnia postanowiłem, kurczę, skoro on może, ja też chcę. I od tamtej pory zacząłem się uczyć i dziennie spędzam przy kartach połowę dnia, także nie widzę poza tym świata i cieszę się, że kiedyś moja pasja, czyli to, co kocham, może stać się też moją pracą, jeżeli dobrze wszystko pójdzie. No dzisiaj jest na to dowód, także naprawdę się cieszę.